Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio i przychodzę dzisiaj z miksmediową pracą, o którą pytaliście, więc oto ona. Dzisiaj będzie trochę czaszek, trochę skrzydeł, trochę różnych dziwnych rzeczy, aczkolwiek raczej będzie to taka prosta praca, którą każdy będzie mógł odtworzyć. Na ekranie oczywiście będzie się pojawiać wszystko, co wykorzystuję, ale również będzie to w opisie, więc jeżeli nie skupicie się za bardzo na tym, co na ekranie piszę, to jak najbardziej wszystkie materiały znajdziecie poniżej. No ale tak jak widzicie, wykorzystuję kanwę 12x18 i maskę od Tima Holtza, tak samo jak pastę strukturalną. Mam po prostu tą pastę już od jakiegoś czasu u siebie w szpargałach i tak naprawdę jeszcze z niej jakoś specjalnie nie korzystałam, więc stwierdziłam, że spróbuję. Ona jest przezroczysta, więc tak na dobrą sprawę później nie jest zbyt widoczna, ale oczywiście jak nałoży się różnego rodzaju spraye, kolory i tak dalej, to wszystko będzie widoczne. Wybrałam też ze swoich jakichś tam materiałów tekturkę, którą już mam kupę czasu. Chyba kiedyś ją dostałam od Moniki Konki i po prostu stwierdziłam, że chyba teraz przyjdzie czas na to, żeby z niej skorzystać, bo ma fajne takie kształty, takie zawiasy jakby trochę, kwadraty. No taka jest po prostu ciekawa, więc ją wykorzystuję. I nakładam na początku żel medium, żeby przykleić tą moją pracę, ale to żel medium jakoś mi się nie do końca dobrze rozprowadzało, więc stwierdziłam, że jeszcze potraktuję tą tekturkę klejem na gorąco, żeby mimo wszystko po prostu się ona od razu przykleiła. No i jak widzicie, tak po prostu będzie to wyglądało. W niektórych miejscach jeszcze dokładam trochę żel medium, tam gdzie mi coś za bardzo odstaje, co mi się nie podoba, bo chcę, żeby jednak ta praca była trwała. No i mam skrzydła i czaszkę z foremek hot primy, wyciśniętych za pomocą masy takiej lekkiej. No i przyklejam na żel medium, bo chcę po prostu, żeby to wszystko się dobrze trzymało, a poza tym dzięki właśnie żel medium nałożone w takiej grubej warstwie wiem, że skrzydła przykleją się nie tylko do tekturki, ale też do kanwy, więc dlatego nakładam takie ilości. No i żeby moja czacha też nie wisiała za bardzo w powietrzu, to z jakiejś tam skrawka tekturki robię jakby takie podtrzymanie, żeby po prostu mieć pewność, że ta czaszka jednak będzie się trzymała nie tylko skrzydeł, no bo może jest to masa lekka, ale mimo wszystko, wiecie, grawitacja robi swoje i lepiej zabezpieczyć. Tutaj pod spód nakładam białe gesso. W zasadzie nie wiem, po co ja to zrobiłam, bo i tak tego nie będzie widać, ale stwierdziłam, że nie wiem, jak będzie moja praca wyglądała na końcu, więc dla pewności po prostu nałożę gesso, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń i żeby też po prostu ona przyjmowała wszelkiego rodzaju spray i tak dalej, no bo tak jak mówię, nie mam pojęcia, co będę robić, jak to będę wykorzystywać, więc po prostu wiecie, zabezpieczenie. Mam też kilka elementów wyciśniętych z innych foremek, jakieś tutaj koła zębate, mniejsze czaszki, tutaj z HDF-ki mam takie pokrętła jakby do kluczy, do zegara, nie wiem, czy to do rur, no takie jakieś po prostu mam z Artistico chyba, też dostałam od Moniki, pamiętam, więc po prostu wykorzystuję materiały, które gdzieś tam u mnie leżą. No i tutaj staram się ułożyć jakoś kompozycję, żeby było po prostu ciekawie. Niektóre z tych zębatek są zrobione jeszcze z żywicy. Żywicę, którą miałam gdzieś jeszcze zalegającą, taką utwardzaną w lampie, więc po prostu wykorzystuję to, co gdzieś tam kiedyś zrobiłam. No i te czaszki z masy lekkiej. Mam też jeszcze kilka ala śrub, pokręteł i tak dalej. Po prostu to są wszystko materiały, które gdzieś u mnie po prostu leżały, które zostały wyciśnięte i zrobione jakiś czas temu. Postanowiłam je po prostu wyciągnąć i wykorzystać do tej pracy. Tak na dobrą sprawę
Nie miałam jakoś do końca wizji, jak to ma wyglądać, ale miałam jakby upatrzoną kolorystykę, którą chciałabym wykorzystać. No i jest ona taka dosyć w sumie radosna, no bo taka, wiecie, w niebieskości, fiolety, zielenie, to są takie kolory, no raczej tęczowe bardziej, aniżeli creepy, a mamy tutaj czachy, ale po prostu miałam taką wizję takiej trochę bardziej radosnej czachy. No i dlatego to wszystko tak wygląda. Aczkolwiek jak zobaczycie, pierwsze kolory, które będę nakładać, mnie trochę zaskoczyły. I stwierdzam, że na pewno będę chciała zrobić pracę z tymi kolorami w innym czasie, ale ponieważ miałam taką wizję po prostu tego, jak to ma wyglądać, chciałam cały czas jakby kontynuować kolorystykę tej pracy, którą miałam w głowie. No i tutaj zobaczycie, bo to są takie, wiecie, kolory, no niespotykane, zieleń z takim jakby pomarańczowym. I tak powiem Wam, że spodobał mi się ten kolor, no ale tak jak mówiłam, miałam upatrzone w głowie kolory, które chciałam wykorzystać do tej pracy, więc po prostu dalej brnęłam w to, co miałam w głowie, aczkolwiek to połączenie tej takiej ala pomarańczy i zieleni mi się bardzo podoba i na pewno wykorzystam to do innej pracy. No ale tak jak widzicie, wykorzystuję oksajdy tak samo jak takie te proszki, które barwią po prostu, które są takie a la shakerze, dzięki którym po prostu trochę tych proszków się wysypuje i które można spryskać wodą, dzięki temu powstaje po prostu intensywny kolor. I powiem Wam, że bardzo, bardzo lubię wykorzystywać te proszki, bo one powodują, że nigdy nie wiem, co mi z tego wyjdzie, a wiecie, jak dużą przyjemność sprawia mi właśnie takie tworzenie. No i cóż, no i tutaj po prostu po kawałku, po troszeczku nakładam różne kolory. Staram się stworzyć jakąś taką kompozycję kolorystyczną, żeby mi to po prostu wszystko pasowało. I tak wiecie, trochę tego, to mi się nie podoba, to nakładam inny kolor. Tutaj ściągam troszeczkę za dużo wody. Całkiem sporo generalnie wody wykorzystałam do tej pracy. I tak się cały czas zastanawiałam, co tu jeszcze mogę zrobić, jak to ma wyglądać, jakiego koloru ma być sama czaszka. Bo to wiecie, to też nie było takie oczywiste, jak ona ma wyglądać. No bo tutaj widzicie, nakładam ten taki a la pomarańcz, w sumie pomarańcz, róż, bo to jest taki niekonkretny kolor tak naprawdę. W zależności od ilości wody on się zmienia, więc tak po prostu dodaję w różnych miejscach i tak się zastanawiam, jak to ma wyglądać, bo kolorystykę miałam upatrzoną już wcześniej, ale to, w jaki sposób ona mi się nałoży, co, gdzie mi się nałoży, jak to po prostu będzie sobą grało, to wiecie, to ja nigdy tego nie wiem, to po prostu wychodzi samo w praniu. Dlatego no tutaj cały czas testuję, dokładam, zmieniam, sprejuję, posypuję, dodaję wody i tak w kółko, aż mi się po prostu ten efekt spodoba. Więc kiedy tak na dobrą sprawę nie wiecie, jaki efekt uzyskacie i czy to się Wam podoba, to po prostu próbujcie, dodawajcie tu kolor, tam kolor. Zresztą zobaczcie, że ja w dużej mierze tak naprawdę nie sprejuję zbyt dużo za pomocą spryskiwacza, tylko raczej dodaję końcówką mgiełki trochę koloru i rozprowadzam za pomocą wody. I tak w zasadzie w dużej mierze robię przez cały czas, tylko w niektórych przypadkach po prostu używam konkretnie sprayu, kiedy już wiem, że to mi się jednak nie podoba i wolałabym jednak zakryć ten kolor, tak jak tutaj w tym przypadku, że jednak więcej tej farby, tego koloru po prostu bardziej mi tu pasuje, dlatego wtedy wiem, że no to muszę zakryć, bo jednak jakby to połączenie mi się nie podobało. Więc spróbujcie, to wiecie, w każdej chwili możecie zmienić kolor, w każdej chwili możecie tak na dobrą sprawę za pomocą wody zmyć wszystko, co żeście nałożyli, jeżeli to są mgiełki rozpuszczalne w wodzie, a jeżeli to jest farba akrylowa, to możecie po prostu zakryć białym gesso i wrócić jakby do tej takiej białej powierzchni, którą będziecie mogli na nowo pokolorować. Nie bójcie się po prostu kombinować, nie bójcie się testować różnego rodzaju połączenia kolorystyczne. Na Q&A mówiłam Wam, że ja generalnie z dobieraniem kolorów mam problem od zawsze i zawsze staram się po prostu szukać jakby inspiracji w innych miejscach na kolorystykę, bo wtedy mam po prostu pewność, że to mi się podoba, że to jest
taki zestaw kolorystyczny, takie połączenie kolorów, które może się sprawdzić, i ja próbuję po prostu ten zestaw kolorystyczny jakby odtworzyć. To, czy on mi wyjdzie tak samo, czy chociaż podobnie, tego nigdy nie wiem, ale wiecie, mam po prostu jakby zestaw kolorów, które chcę użyć, i później staram się po prostu je ze sobą połączyć w taki swój sposób. Więc dlatego tutaj też ja po prostu testuję ten zestaw kolorów, który sobie gdzieś upatrzyłam. Akurat ten zestaw kolorów był z katalogu, o którym Wam mówiłam właśnie w filmie o Q&A. Jak co, to podlinkuję Wam ten katalog również i tutaj. On nie jest tani, ale to jest masa, masa stron. Tam jest chyba prawie z 300 stron po prostu zestawów kolorystycznych, więc no jest drogi, aczkolwiek osoba, która ma problem generalnie z kolorami, no wydaje mi się, że to jest taki must have, że każdy powinien taki katalog wtedy mieć, żeby ułatwić sobie pracę. Tutaj na ekranie widzicie, że wykorzystuję takie farby od Finavar. To są takie farby, które jakby zmieniają kolor. One inaczej wyglądają na ciemnym kolorze, inaczej wyglądają na białym. I szczerze Wam powiem, że mam te farby akrylowe już kupę czasu i tak naprawdę nie umiem z nich korzystać. Dlatego kiedy zrobiłam tutaj takie połączenie kolorystyczne, to sobie myślę, kurczę, te farby mogą się przydać, bo one mają bardzo podobne kolory i dlatego je tutaj nakładam. Tak na dobrą sprawę nie są tu potrzebne, ale ja je tutaj wykorzystuję, żeby je po prostu wykorzystać, że tak powiem. A zresztą one dają taki bardzo ładny błysk na pracy. Tak się fajnie po prostu mieni i stwierdziłam, że no wiecie, taka sroka jak ja musi mieć coś błyszczącego, więc stwierdziłam, że wykorzystam po prostu te farby, żeby wykorzystać. I stwierdziłam, że przyda mi się tutaj jakiś napis taki, wiecie, odbity stemplem, a że mam taki stempel z drobnymi napisami, to stwierdziłam, że archiwalem jak potraktuję, będzie super. Każdy stempel z napisami się sprawdzi. Ja nie wpisywałam go tutaj nigdzie, ponieważ stwierdziłam, że no każdy z Was ma inny rodzaj stempla. Ten akurat był z gazety, więc też nie jestem w stanie Wam podlinkować ani napisać nazwy tego stempla, bo po prostu no nie ma takiej opcji. Ale tak jak mówię, każdy stempel z napisami fajnie się sprawdzi. No i oczywiście czarna farba akrylowa, trochę spleszy, no bo jak to bez spleszy nie może być. Zresztą ten czarny jednak tutaj tym czaszką nadaje takiego klimatu. A tutaj biorę zwykły klej. Po prostu zwykły, najzwyklejszy klej, który mam, którego używam do klejenia kartek, albumów i tym podobnych rzeczy. I nakładam go, żeby posypać brokatem. Tutaj mam taki brokat, który jest czarny z takim srebrnym jakby elementem i też stwierdziłam, że on po prostu tutaj na tej pracy będzie fajnie wyglądał, bo to jednak będzie super kontrast, będzie pasowało do jakby klimatu tej całej pracy, więc stwierdziłam, że a co mi tam? Zwłaszcza wiecie, że to jest brokat, który się fajnie błyszczy, tak mieni, on ma takie czarne drobinki, srebrne, jakieś takie kawałki jakby też półprzezroczyste, także naprawdę fajnie to wygląda i po prostu, a co? Bierzemy to, co mamy i wykorzystujemy, może akurat będzie fajnie wyglądało. No i ja jestem zadowolona, że akurat z tego skorzystałam, bo mi się podoba. Ja nie używam zbyt często brokatu innego koloru, bo tak naprawdę nie mam nawet takich brokatów, ale akurat właśnie czarny i taki jasny, półprzezroczysty, który używam do prac takich świątecznych. To są takie brokaty, które mam po prostu u siebie i które lubię używać, a tak pozostałe to tak wiecie, niespecjalnie, bo rzadko używam po prostu brokatu do innych prac. No, a tutaj mamy takie w sumie pół perełki jakby. To jest też od Finavar. Tutaj mam akurat takie połączenie jasnych kolorów. One normalnie przychodzą połączone z żółtymi i brązowymi. Ja sobie po prostu podzieliłam to, kupiłam kilka opakowań, więc podzieliłam sobie na takie jasne i podzieliłam sobie na żółte, bo wiedziałam, że rzadko używam ich razem, raczej właśnie je rozdzielam, więc po prostu automatycznie podzieliłam. Tutaj tak dla śmiechu dodałam oczy. A zaraz zresztą zobaczycie, że w ogóle stwierdziłam, a ja mam przecież inne gałki.
które się ruszają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście ja ich wcale nie chcę dodać, tylko tak wiecie, dla uśmiechu samej siebie po prostu stwierdziłam, że o, spróbuję, zobaczymy, fajnie wygląda. A tutaj jeszcze z rzęsami, takimi wiecie, także no, tak śmiesznie czaszka wygląda. Ale tak jak mówię, oczywiście nie wykorzystam tych oczu, bo to trochę dziwnie wyglądało, aczkolwiek tak śmiesznie dosyć. No i w sumie tak na dobrą sprawę ta moja praca już jest prawie gotowa. Jeszcze tylko dodam napisy. W książeczce od Tima oczywiście wyszukuję napisów, które mi najbardziej się podobają. No i tutaj będzie Stay Curious, Do What You Love, Believe in the Magic. Stwierdziłam, że fajnie mi się po prostu te napisy tutaj dopasowują, żeby robić to, co się kocha, wierzyć w magię. Po prostu to jest coś, co tak mi pasuje do tej pracy, bo jest ona w pewnym sensie magiczna, ale też, żeby robić to, co się właśnie kocha. Ja, wiecie, lubię połączenie takiego klimatu trochę spooky z intensywnymi kolorami, więc ta praca absolutnie pasuje do mnie. W pewien sposób też ma taki jakby morski klimat, to ta kolorystyka pewnie. Także no, po prostu tak wygląda moja praca. Mam nadzieję, że ta praca Wam się spodoba. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, co o niej myślicie, bo ja jestem ciekawa, czy lubicie takie klimaty, takie właśnie połączenie jakby spooky z takim intensywnym kolorem, ale raczej bardziej radosnym. No i no cóż, jestem ciekawa, czy ostatnio też robiliście jakąś pracę mediową. Jeżeli tak, to oczywiście podzielcie się nią na naszej grupie Chwila Wytchnienia z Greta Art Studio. A teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że tutaj jesteście. Jeżeli jesteście ciekawi, co będziemy dalej tworzyć na tym kanale, no to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa.